Jest tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Przekaż mu, że Geralt z Rivii chce z nim mówić. Nie gwarantuję, że pan Royden będzie miał czas. Chcesz się założyć? No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Ziggy Royden zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Znakomicie. Ziggy Royden oczekuje w następnej sali. Hej, białowłosy! Piękne ciało! Miałeś rację. Nie rumieni się. A junior uciął mu rękę i kazał wrazić mu ją w zadek. Odesłał ciało z ręką wyciągniętą na zgodę. Nie widziałaś Royden. Ja tu zostałam stworzona do miłości. Spokojnie, Tasak. Skurwiel junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Royden, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To Wiedźmin. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demavenda. Witaj, Dijkstra, Royden, czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli? Jasnowic jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem. Nie żadnego ucieczki! Kurwiela juniora! Śmierć za śmierć! Kurwa! Trzymajcie się w kupie! Nie! Zostawcie go mnie! Giję jak psa. Jeden musi przejść. Niech żaden nie ucieknie! Nie gadaj, tylko walcz! Razem, chłopy! Jasny chuj! Niech żaden nie ucieknie! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje.
To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Nie przedstawisz mi swoich znajomych? Dobrze, że nie ma tu Happena. Zaraz bym mnie zrugał za brak manier. Króla żebraku znasz. Zresztą, kto nie słyszał o tym mecenasie sztuki i patronie drobnych przedsiębiorców? A krasnoluda zwą Tasakiem. Siedzi głównie w rozrywce. Szukam Skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jepsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. Zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. To się porobiło. Ale dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w Beauclair. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na Taned inaczej. Na przykład kazałbym cię moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Royven, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Dlaczego ty i Bedlam nie chcecie wojny z juniorem? Zawsze powtarzałem królowi Wizimirowi, że wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Ona rodzi problemy, które trzeba potem rozwiązywać innymi środkami. Za poczynaniami Skurwiela ktoś stoi. Nie chcę zabijać juniora, dopóki nie dowiem się, kto to jest. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Sigismund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i juniorem zbudował młyn i meł mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno, a pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W
kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy Wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Spróbuję znaleźć Juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. A, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Skurwiela, wróć do mnie. Znam te kanalie i może coś wymyślę. Pora na mnie. Ja mam co robić. Bywaj. Ej ty, widziałeś jakieś cielęcinki? Co jest siwy? Przygód szukasz? Poczekaj chwilę, Wiedźminie. Jestem ciekawy, dlaczego wziąłeś wolno akurat tej nocy, kiedy Skurwiel próbował mnie zabić. Przypadek! Byłem w burdelu, są świadkowie! Wierzę, że znalazłeś sobie świadków. Nie wierzę natomiast w przypadek. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa. No, nie klei się. Weźcie go, chłopcy, i wy z nim pogadajcie. Chcę wiedzieć, gdzie jest Skurwiel. Nie zdradziłem cię! Nie! Nie! Ja nic nie wiem! Pomożesz mi znaleźć Juniora? Zaraz poślę moich chłopaków do miejscówek Skurwiela, ale nie pogardzę wiedźmińską żytwą. Poprowadź moich ludzi na wojnę z Juniorem i wywlecz go z jego nory. Obaj na tym skorzystamy. Skurwiel nie może zginąć, dopóki z nim nie porozmawiam. Moi chłopcy są trochę wyrywni, więc sam musisz tego przypilnować. Zgoda. Podejrzewam, że Skurwiel ukrywa się w kasynie w Złotej Dzielnicy lub gdzieś w pobliżu areny pod Okrawkami. Tam będą czekali moi ludzie. Znajdźcie go. Czego chcesz? Co możesz mi powiedzieć o Juniorze? Będziesz pisał biografię? Napisz też o jego ojcu. Skurwiel, syn Skurwiela. To dobry tytuł. Słucham. Stary Skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy, za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. A potem przejął po nim wszystkie interesy i kontakty. Bywaj. A nie się kurwa jebać. To nie miejsce dla takich jak ty. Czego tu chcesz? Tego co wszyscy. Zagrać, zabawić się. Wejście tylko za zaproszeniem. A ja myślę, że jednak mnie wpuścisz. Zapraszam do środka. A ty życz mi powodzenia. Powodzenia przy stoliku. Muszę się tylko odegrać. Co to za odegram się. Bywam tu codziennie. Nie masz już pieniędzy. Nie widziałem. Mogę Można? Czemu nie? Mam ochotę zagrać, ale interesują mnie tylko duże stawki. Nie znam cię. Może masz pieniądze, może nie masz. Może potrafisz się zachować, a może nie. Jeśli nie będzie z tobą problemów, to w końcu zagrasz o wysokie stawki.
Póki co stoliki dla zwyklaków czekają na piętrze. Nie przepuść wszystkiego od razu. Zostawcie mnie. Jeszcze jedno słowo i zabiorę cię na górę. Nie! Karta ci idzie. Chyba powinienem wstać od stołu. Kochanie, dzisiaj jest... Jak idzie dzisiaj karta? Nie grywam z plebsem. W zasadzie to kiedyś pasowano mnie na rycerza. Doprawdy? A kto dokonał pasowania, jeśli można zapytać? Królowa Lyrii i Rivii podczas II wojny. Jakoś tak wyszło, że z przyjaciółmi odparliśmy Nilfgaardczyków podczas potyczki na moście. Królowa Mewe kazała mi uklęknąć i powtórzyć przysięgę. Bitwa o most. A słyszałem. Rozumiem i wycofuję obiekcję. Nie mam ochoty na grę, może później. Nie będę cię zmuszał, ale gdybyś zmienił zdanie, to zapraszam. Ten to taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. Z gówna bata nie ukręcisz. Dobrze podchodzą karty? Mutant? Co to kurwa robi wiedźmin? Widzisz tu jakiegoś topielca czy innego pizdogona? Akurat dzisiaj nie szukam pizdogonów. Rozglądam się za właścicielem lokalu. Wczoraj ktoś o niego pytał. Kto? A nie wiem, rozjebali mu łeb, zanim zdążyłem się przyjrzeć. Pływa teraz z karasiami w fontarze. Skurwiel ponoć zawsze był drażliwy, ale teraz ściepko przesadza. Dzięki za ostrzeżenie. Jak ktoś jest dla mnie miły, to ja dla niego też jestem miły. Jednakowoż grajmy wreszcie. Zagramy, jak przetrzeźwiejesz. To się nie zdarza. Takiego, żebym jeszcze nie widział. Tylko ten rum i rum. Gorzałybym się na... Można się przysiąść? Nigdy cię tu nie widziałem. Nic dziwnego, jestem tu pierwszy raz. To miejsce jest zajęte. Zresztą tutaj gra się o wysokie stawki. Mam pieniądze. Nie interesuje mnie, czy masz pieniądze, czy nie. Interesuje mnie, jak się tu dostałeś. Wpuścili mnie do środka, to ci musi wystarczyć. Lepiej, żeby niebawem zjawił się ktoś, kto cię zarekomenduje. Do tego czasu będę miał na ciebie oko. Jeśli rozmowa jest skończona, to chciałbym wreszcie zagrać. W porządku. Siadaj. Wygrałem. Myślisz, że nie wiem? Chcesz się odegrać? Za co? Zostawiłeś mnie w samych gaciach. Nie postawię ani pół korony więcej. Ależ uśmiech jak pęknięta blizna. Z gówna bata nie ukręcisz. No, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych. Ekonomicznie. Jesteśmy gotowi. Daj znak i zaczynamy. Czas nauczyć skurwiela, kto tu rządzi. Bo w kopalni jak na wojnie. Tu coś jebnie, tam pierdolnie. Gotowi? Się wie. Na twój znak wchodzimy. W takim razie ruszajmy. Tfu! Pewnie, kurwa. Kto skradł cnotę cierotce Marysi? Krasnoludki. Jesteś już ścierwem!
ciemku widzisz, krzepę masz, więc na gwarka byś się zdał. Na bęby się o sufit zahacza. Ty psi synu! Zajdźcie go od tylca! Śmierć za śmierć! Ale cię skatowali. Ej, słyszysz mnie? Żyjesz? Nie dobijaj. Nie mam takiego zamiaru. Coś ty za jeden. Słyszałem jakieś wrzaski z dołu. Już wszystko w porządku. Pomożesz mi? Jak się nazywasz? Rico. Rico Meyersdorf. Co tutaj robisz? A jak myślisz? Siedzę sobie. Dobra, już nie cwaniakuję. Złapali mnie, bo sądzili, że jestem szpicem Bedlama. A jesteś? Tak jakby. Więc czego się tak jakby dowiedziałeś? O, skurwiel skumał się z Eredańczykami. Nie rozumiem dokładnie, o co chodzi, ale trzyma z nimi. I tyle. Nic więcej nie wiem. Uważaj na siebie. Ach, dzięki. Muszę zniknąć, dopóki się to wszystko nie skończy. Powiem Bedlamowi, że mi pomogłeś. Zgłoś się do niego, na pewno cię wynagrodzi. Ciekawe, czy Dijkstra wie o tym, że Junior dogadał się z Redańczykami. Nie jak na wojnie. Tu coś jebnie, tam pierdolnie. Geralt Reeve. Daj znać, kiedy zaczynamy rozróbę. Jesteście od Tesaka? A jakże, czekamy na ciebie. Powiedz tylko słowo. Ruszajmy, nie ma na co czekać. Słyszeliście? Wchodzimy! Jakieś ostatnie słowa? No to się wjebałeś! Mordę jebane! Teraz! Ubiję je jak psa! Stój ze mną, Fiucie! Muszę przeszukać te nowe. Podłoga jest porysowana od przesuwania drzwi.
Za tą ścianą coś powinno być. Interesujące. Ci będzie tutaj o robotę, Wiedźminie. A jakby tak Wiedźmina na egzekutora długów wynajął? Sprawdzić dokładnie, czy nie ma tutaj gównego. Wszystkie drogi prowadzą do Mahakamu. W dupie znajdziemy ząb trzonowy niż skurwiela w jego domu. Tasak kazał szukać dokładnie, to szukajmy. Potem trzeba będzie spalić ścierwo, bo się szczury zlezą. Ładnie. Witaj. Jesteś znajomym Roivena, słyszałem o tobie. Szukam juniora. To witaj w klubie poszukiwaczy skurwiela. Niestety, nie wydajemy kart członkowskich. I niestety, juniora tu nie znajdziesz. Jakieś pomysły, gdzie może być? Nie. Ty tu dowodzisz. A co to, inspekcja pracy? Niezła jatka. A, tak jakoś wyszło. Przyszliśmy kulturalnie zaprosić skurwiela juniora na spotkanie z przyjaciółmi. Z przykrością stwierdzam, że nikt tu nie słyszał o świętym prawie gościnności. Rozejrzę się trochę. Będę miał na ciebie oko. Założę się, że gdzieś już o tobie słyszałem, biały włosy. Trudno ci będzie. Nie ma tu nic ciekawego. Wiedźminie. Pewnie, kurwa, kto skradł cnotę cierotce Marysi? Krasnoludki. Te krasnoludy są lepsze od ekipy sprzątającej. Nie zostawili nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego. Teren wyczyszczony. Geralt Reef. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radovidem. Jeżeli to prawda, skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Masz coś przeciwko Redani? Moje sympatie nie mają tu nic do rzeczy. Skurwiel złamał układ, jest to zdrada, niezależnie z kim teraz trzyma. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów, kojarzysz? Vernon Ross. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. Czego chcesz? Byłem w lokalu juniora. Słyszałem. Chłopcy mi opowiadali i jeden przekrzykiwał drugiego. Zrobiłeś na nich wrażenie. Skurwiela gdzieś tam właśnie zalewa krew, znam go. Pewnie nie wytrzyma i w końcu wyjdzie z tej dziury, w której się zaszył. Nie mogę czekać. Cierpliwości, Wiedźminie, i głowa do góry. Tasak zawsze płaci za dobrą robotę. Na razie masz tu obiecaną nagrodę.
Co jest, siwy? Przygód szukasz? Jestem Geralt z Rivii. Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory.